Pierwsze, co musimy sobie zapamiętać, bezpieczeństwo własne. Dobry ratownik, żywy ratownik. Dojeżdżamy do miejsca zdarzenia, widzimy, że coś się wydarzyło, mamy wypadek. Włączamy światła awaryjne w swoim pojeździe, bezpiecznie go parkujemy. Zaciągamy hamulec ręczny, tak? Wyłączamy stacyjkę w swoim samochodzie. Następnie należy to miejsce zdarzenia zabezpieczyć za pomocą trójkąta ostrzegawczego. Teren zabudowany, metr za samochodem, poza terenem 50, autostrady, drogi ekspresowe 100 metrów za naszym pojazdem. Najlepiej byłoby swoim pojazdem zatamować w ogóle ruch na tej drodze, aby nic nas nie rozjechało. Następnie, co warto założyć, to kamizelkę odblaskową, żebyśmy byli widoczni z daleka dla pojazdów nadjeżdżających. A także, jeżeli przyjadą służby ratownicze, żeby widziały, do kogo mają podejść, tak? Że nie jest 30 osób jednakowo ubranych, tylko jedna osoba w kamizelce i wiadomo, że to ta osoba, która będzie odpowiedzialna za tą akcję. Kolejny element, założenie rękawiczek, tak? Rękawiczki będą nas zabezpieczały. Jeżeli mamy okulary dostępne w apteczce samochodowej, też warto założyć. Podchodzimy do pojazdu, jeżeli jest bezpiecznie, tak, to podchodzimy. Jeżeli widzimy wydobywający się dym, coś syczącego, trzaskającego z takiego pojazdu, gdzieś pojawia się ogień, to miejsce jest dla nas niebezpieczne i nie powinniśmy podchodzić, tak, bo może się okazać, że za moment będziemy mieli dwie osoby poszkodowane, a nie tylko jedna. Podchodzimy tylko i wyłącznie w tym przypadku, kiedy stwierdzamy, że jest bezpiecznie. Podchodzimy do pojazdu, jest to tak zwane rozpoznanie zdarzenia, rozpoznanie tego, co się stało. Widzimy, że są osoby poszkodowane. Warto w tym momencie wyciągnąć kluczyki ze stacyjki tego pojazdu, aby nie doszło do jakiegoś zapłonu, zaiskrzenia, tak, bo może się okazać, że gdzieś wycieka benzyna. Kluczyk w stacyjce, przepływ prądu, może przejść łuk elektryczny i będziemy mieli za chwilę pożar. Jeżeli mamy możliwość, to wyciągnijmy te kluczyki z tego pojazdu. Następnie oceniamy, ile jest osób poszkodowanych. Sprawdza bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo swoje, osoby poszkodowanej, czy też osób, które biorą udział w tym wypadku gapiów. Jest bezpiecznie. Halo? Słyszy mnie pan? Proszę otworzyć oczy. Halo? Drugi krok, sprawdzenie przytomności, czyli Łukasz, potrząsając za barki, wydaje gesty słowne, pytając się, czy ta osoba poszkodowana go słyszy. Jeśli nie słyszy, to znaczy, że jest nieprzytomna. Halo, pomocy! Zostań tutaj, będziesz mi potrzebna. Podejdź, proszę. Tym razem wybrał kobietę do pomocy. Tak, czyli wszystko wróciło do normy. Drodzy Państwo, w trzecim kroku Łukasz zabezpieczył sobie osobę do pomocy, przywołując ją do siebie, wybierając konkretną osobę, bo jeśli będziemy mówili halo, czy ktoś nam pomoże, to z tego tłumu może być tak, że nikt nam się nie wyłoni, bo każdy się będzie wstydził tego. Natomiast jak Łukasz wskazał konkretną osobę, to ta piękna niewiasta już nie miała wyjścia, musiała podejść. W czwartym kroku Łukasz, odchylając głowę ku tyłowi, udrażnia górne drogi oddechowe rękoczynem czoło żuchwa, czyli jedna ręka, jedna dłoń na żuchwę, druga dłoń na czoło, odchyla głowę ku tyłowi. Raz, dwa. W kroku piątym Łukasz trzema zmysłami, czyli zmysłem wzroku, obserwując klatkę piersiową, zmysłem słuchu lub zmysłem czucia, sprawdza, czy ta osoba poszkodowana oddycha i sprawdza to spokojnie, licząc sobie do... Stwierdził, że osoba poszkodowana nie oddycha. Ja dzwonię. Zadzwoń pod numer 112 lub 999, powiedz, że mamy osobę dorosłą, nieprzytomną, nieoddychającą. Dobrze? I w tym przypadku Łukasz tą osobę, którą sobie zapewnił w kroku trzecim, poprosił o telefon, żeby zadzwoniła pod 112 lub 999. Ważne jest to, żeby przekazać tej osobie, która służy nam pomocą, żeby wydać słowo nie oddycha i jest nieprzytomna, tak? Słowo nie oddycha jest kluczowe dla dyspozytora, który wyśle karetkę pogotowia, bo jak stwierdzimy, że jest nieprzytomny, no to nie jest zagrożenie życia, więc może będzie ważniejsza sytuacja w tym momencie. A jak powiemy, że nie oddycha, to wtedy dla karetki to jest priorytet, zagrożenie życia i jak najszybciej karetka musi dostać się do poszkodowanego. I Łukasz teraz przechodzi dalej do czynności resuscytacyjnych. Zasadę dłoni.
Układam na środku klatki piersiowej, doplatam drugą dłoń. Przyjmuję wygodną pozycję, wykorzystując ciężar ciała. Wykonuję 30 uciśnień. I tak jak Łukasz powiedział, ta pozycja, zobaczcie, kolana są szeroko, są w jakiejś odległości 50 cm od siebie, to nie musi być mierzone linijką, ale pozycja ma być wygodna. Ciężar ciała oparty na klatkę piersiową poszkodowanego i ruch, dzięki któremu uciskamy klatkę piersiową, nie może wychodzić z ramion, tylko musi wychodzić z całego ciężaru naszego ciała, tak żeby tą klatkę uciskać z częstością 100-120 uciśnięć na minutę i głębokość 6-7 cm. Po wykonaniu 30 uciśnięć ponownie udrażniam drogi oddechowe rękoczynem czołożuchwa. Jedna ręka na czoło, dwa palce na brodę. Tym razem palcem wskazującym i kciukiem zamykam płatki nosa. Obejmuję szczelnie usta osoby poszkodowanej. Podaję oddech. Nie tracąc czasu, przystępuję dalej do uciśnięć klatki piersiowej. I po 30 uciśnięciach Łukasz odchylił ponownie głowę ku tyłowi. Tym razem jeszcze skrzydełka nosa zostały zaciśnięte, tak żeby powietrze, które wprowadza do ust poszkodowanego i do płuc, nie wydostało się przez nos. I ponownie po dwóch wdechach 30 uciśnięć klatki piersiowej i dwa oddechy, 30 uciśnięć i dwa oddechy. I do kiedy to robimy? Do kiedy to robimy? Może niewiasta powie nam. No, aż będzie jakaś reakcja, albo jak przyjedzie już na drogę. Mhm. Czyli jeśli poszkodowany odzyska czynności życiowe, możemy przerwać. Jeśli przyjedzie karetka pogotowia, możemy przerwać. I albo... Jak już nie będziemy mieli... Tak jest, jak opadniemy z siły, nikt nam za to nic nie zrobi.